Marek, Igor i Wojtek byli na wycieczce. Opiekun tej grupy rozdał im mapy z różnymi skalami. Te cztery osoby będą ustawione w lesie, tak jak na rysunku. Gosia, Marek, Igor i Wojtek. Gosia zmierzyła na swoim planie w skali 1 do 10 tysięcy drogę od siebie do Igora obok Marka i wyszła jej długość 10 cm. Wojtek ustalił, że na planie w skali 1 do 5 tysięcy droga Gosi do Igora obok niego ma długość 36 cm. A Marek wyznaczył drogę od siebie do Wojtka obok Igora, otrzymując na planie w skali 1 do 20 tysięcy wynik 8 cm. Jaka jest rzeczywista odległość od Wojtka do Marka obok Gosi? Może zacznijmy od początku. Wiemy, że odległość na mapie w skali 1 do 10 tysięcy od Gosi do Igora obok Marka wynosi 10 cm, więc zamieńmy teraz 10 cm na rzeczywisty wymiar. W jaki sposób zamieniamy? Po prostu 10 cm pomnożymy przez skalę. To jest 100 tysięcy centymetrów, a to jest 1000 metrów. Czyli już wiemy, że od Gosi obok Marka do Igora jest droga długości 1000 metrów. Dalej. Wojtek ustalił, że na planie w skali 1 do 5 tysięcy Gosia do Igora obok Wojtka ma długość 36 cm. No i teraz policzmy, ile to jest w rzeczywistości. 36 cm od Gosi obok Wojtka do Igora. 5 razy 36 to jest 180 i jeszcze nam zostają 0, tak? Czyli mamy 180 tysięcy centymetrów, czyli 1800 metrów. No i jeszcze mamy kolejną informację. Wiemy, że Marek wyznaczył drogę od siebie do Wojtka obok Igora, czyli to jest ta trasa niebieska. I tam w skali 1 do 20 tysięcy na planie ma 8 cm, więc 8 razy 2 to jest 16 i 4 zera, czyli 160 cm, a to się równa 1600 metrów. 160 tysięcy cm to jest 1600 metrów. No i już wiemy, że od Marka obok Igora do Wojtka trasa wynosi 1600 metrów. Co mamy policzyć? Pytanie jest takie. Jaka jest rzeczywista odległość od Wojtka do Marka obok Gosi? Czyli to jest ten czerwony odcinek, tak? Więc może zacznijmy od tego, że policzymy, jaki jest cały obwód tego wielokąta. Czyli trasa od Gosi obok Marka do Igora to był 1000 metrów, tak? I jeszcze trasa od Gosi do Igora, ale obok Wojtka 1800 metrów. Czyli mamy już cały obwód 2800 metrów. No i teraz od tej całej trasy, czyli od 2800 metrów, możemy odjąć trasę od Marka do Wojtka obok Igora, czyli odjąć 1600 metrów, to zostanie nam właśnie trasa, która była szukana, czyli od Wojtka do Marka obok Gosi. Czyli to jest 1200 metrów. Dziękuję.